cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Z małym poślizgiem, ale czas w końcu podsumować styczeń. Styczeń, który nie był zbyt dobry książkowo, ponieważ w styczniu dużo się działo, może nie pod takim kątem fizycznym, chociaż to też, bo między innymi byłam w delegacji przez tydzień, także to był tydzień kompletnie wyjęty z życia, ale również pod kątem takim, powiedzmy, psychologicznym, bo właśnie dużo się u mnie działo i w niedługim czasie czeka mnie sporo zmian, także na pewno też Wam powiem, bo wpłynie to na kanał i na częstotliwość nagrywania filmików, a także na ich rodzaj, także pod koniec lutego, myślę, możecie spodziewać się takiego informacyjnego filmiku, co dalej z moim kanałem na YouTubie. Natomiast dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o trzech książkach, które udało mi się przeczytać w styczniu. I wydawało mi się, że całkiem dobrze zaczęłam ten miesiąc i nowy rok, bo już 2 stycznia skończyłam swoją pierwszą książkę i był sobie chłopczyk Ewy Winnickiej. Jest to historia Szymona z Będzina, to znaczy historia, która bodajże w 2010 roku wstrząsnęła całą Polską, kiedy to w Cieszynie wyłowiono zwłoki kilkuletniego chłopca i przez bardzo, bardzo długi czas, nie pamiętam dokładnie ile, ale było to na pewno kilka lat, nie można było ustalić jego tożsamości. I ta książka niestety budzi wiele takich refleksji na temat tego, jak dużo patologii dzieje się dookoła nas, a my nawet nie mamy o tym pojęcia, bo tak naprawdę to, co dzieje się za drzwiami sąsiadów, chociaż z pozoru może wydawać się, że jest wszystko dobrze, tak naprawdę dla nas jest tajemnicą. I no niestety historia Szymona nie skończyła się dobrze. I myślę, że niestety nie jest to jedyny chłopiec, który cierpiał z ręki swoich rodziców, aż w końcu to właśnie oni doprowadzili do jego śmierci. Oczywiście reportaż jest zdecydowanie warty polecenia, mimo że nie jest to książka lekka ani przyjemna, to dająca sporo do myślenia i też przedstawiająca historię, którą swego czasu żyła cała Polska w takim skondensowanym, ale też takim, wiecie, krok po kroku. Tutaj Ewa Winnicka, autorka, rozmawia z policjantami, rozmawia z sąsiadami rodziców Szymona, także wiele można się z tej książki dowiedzieć i mieć taki pełny obraz tego, co się wtedy wydarzyło. Tak jak mówię, książka zdecydowanie nie należy do łatwych i przyjemnych, ale jest warta przeczytania i ja bardzo chciałabym sięgnąć po inne reportaże Ewy Winnickiej, bo bardzo podoba mi się jej styl i to, jak podchodzi do tematu właśnie reportażu. Następna książka, po którą sięgnęłam po takiej ciężkiej psychicznie lekturze, to była Verity Colleen Hoover, czyli jej najnowsza książka, na którą czekałam od końcówki zeszłego roku. I ja po książki Colleen Hoover sięgam z tego względu, że po prostu wtedy, kiedy mam ochotę na jakiś romans. I właśnie tak było. Tym razem, tak jak mówię, przeczytałam tę książkę, był sobie chłopczyk, która była dosyć ciężka i miałam ochotę odprężyć się przy jakimś romansie. Natomiast Verity trochę mnie zaskoczyła, nie wiem czy do końca pozytywnie, ponieważ nie mogę tej książki nazwać romansem. Jest to trochę taki thriller, powiedziałabym. Bardzo ta książka przypominała mi książki, które pisze Taryn Fisher. Ja wiem, że obie autorki się przyjaźnią, także może stąd to wrażenie podobieństwa, ale wydaje mi się też, że Colleen Hoover chciała się trochę swoją przyjaciółką zainspirować, może spróbować czegoś nowego. Oczywiście jest też tutaj romans, natomiast zdecydowanie nie jest on na pierwszym planie. Jest to historia męża bardzo słynnej autorki jakiegoś tam cyklu powieściowego, która ulega wypadkowi i on szuka osoby, która będzie kontynuować tę serię, ponieważ jego żona tymczasowo nie jest w stanie sama pisać książek. No i właśnie przychodzi do młodej, właściwie mało znanej autorki i prosi ją o pomoc, razem oczywiście z wydawcą Verity, bo tak ma na imię właśnie ta słynna autorka. Powiedziałabym, że główna bohaterka, chociaż nie jest to do końca główna bohaterka, bo główną bohaterką jest Loen, czyli ta pisarka zastępcza, nazwijmy to. Oczywiście między nimi gdzieś tam rozwija się uczucie, ale zdecydowanie najważniejsza jest tutaj historia Verity. Właściwie nie mogę Wam więcej powiedzieć, bo myślę, że za dużo bym Wam zdradziła. I chociaż przez większą część tej książki byłam rozczarowana, bo jednak nie tego oczekiwałam, to muszę przyznać, że 2 ostatnie rozdziały czytałam już po prostu z zapartym tchem. Nawet poszłam, wiecie, do łazienki myć zęby, czy coś tam, nie wiem, ogarniać się z czytnikiem, z Kindlem w ręku. I już Krzysiek mój się na mnie darł, że przestań czytać tę książkę, bo chciał coś tam oglądać wtedy czy coś. A ja naprawdę nie mogłam się oderwać. Także końcówka mnie bardzo zaskoczyła. Nie spodziewałam się tego zupełnie. I mimo wszystko ostatecznie książka mi się podobała. Nie jest to zdecydowanie moja ulubiona książka Colleen Hoover. Jest gdzieś tak powiedzmy po środku. Ale doceniam też to, że autorka spróbowała czegoś innego i zaskoczyła mnie końcówką. Także za to plus. Chociaż tak jak mówię, nie spodziewajcie się po tej książce romansu takiego jak w innych jej książkach. Gdybyście byli zainteresowani tą książką, to ona nie została na razie wydana w Polsce, ponieważ dopiero w grudniu wyszła w Stanach, ale jest do kupienia, a przynajmniej była wtedy, kiedy ja ją kupowałam na Amazonie za niecałe 20 zł, jakieś 3 czy 4 funty, także warto było te pieniądze wydać, bo jest to taniej niż za książkę normalną polską, nawet na najtańszych dyskontach książkowych. Także jeżeli lubicie Colleen Hoover i nie możecie się doczekać jej najnowszej książki, to polecam zajrzeć na Amazona. Nie jest to ciężki angielski, bardzo łatwo się ją czytało, ja nie miałam żadnych problemów, myślę, że większość z Was też nie będzie miała, także polecam. I ostatnia książka, którą udało mi się przeczytać w styczniu, to książka, której byłam już od dawna bardzo ciekawa,
ciekawa i też ostatnio Wam o niej wspominałam chyba przy okazji book haulu czy unboxingu, nie pamiętam co akurat robiłam przy okazji tej książki. A są to Beduinki na Instagramie Aleksandry Chrobak. Autorka tutaj opisuje swoje życie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, już obecnie tam nie mieszka, natomiast tutaj przedstawia nam jak to wygląda, jak wygląda życie typowego mieszkańca Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo to jakie my mamy wyobrażenie na ten temat na pewno odbiega od tego co jest w rzeczywistości. Według mnie na początku trochę za mocno skupiała się na takim randkowaniu właśnie Emiratek i Emiratczyków. Trochę było tego za dużo, wydawało mi się, że co jakiś czas powtarza te same informacje, tylko innymi słowami, ale koniec końców jakby czym dalej ta książka się powiedzmy rozwijała i faktycznie sporo dowiedziałam się z niej informacji na temat tego, jak wygląda takie codzienne życie właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Akurat autorka tutaj mieszkała w Abu Zabi, natomiast wspominała też oczywiście o Dubaju. Jeżeli interesujecie się tym, jak życie w tym kraju wygląda, to myślę, że warto po tę książkę sięgnąć. Ja się interesuję, także dlatego po nią sięgnęłam. Może nie jestem jakoś super zachwycona, ale cieszę się, bo jakieś tam informacje z niej wyciągnęłam, także na pewno nie zmarnowałam przy niej czasu. I to właśnie były te trzy książki, które udało mi się przeczytać. Tak to wygląda tutaj właśnie z Verity na moim Kindlu. Był sobie chłopczyk i Beduinki na Instagramie. Dajcie mi znać, czy którąś z tych książek czytaliście, co o nich myślicie, czy Wam się podobały oraz jakie książki wyczytaliście w styczniu albo może która była Waszą ulubioną albo najmniej ulubioną. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze. Staram się w miarę na bieżąco odpisywać, chociaż też nie zawsze mam możliwość. Zapraszam Was jak zwykle na swoje social media, na Instagrama, na Facebooka, na Goodreads. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!